23-letni japoński skoczek, 21 w klasyfikacji Pucharu Świata, czyli jego sezon też oczywiście najlepszy w krótkiej 3-letniej karierze w Pucharze Świata. No i najlepszy skok z trzech dzisiaj wykonanych prezentuje nam Japończyk, bo w obu treningach nie udało mu się doskoczyć do 125 metra, a teraz ląduje w okolicy 130, ponad 130 metrów, a nawet najdalej jak do tej pory ze wszystkich zawodników, 132,5 metra, a więc brawo dla...